Dzień dobry. Moimi dzisiejszymi gośćmi jest pani Anna Ciecierska i pan Adrian Brudnicki z grupy Płock dla Drzew. Witamy. Dzień dobry. Drodzy państwo, dlaczego dbanie o zieleń w Płocku, a zwłaszcza o drzewa, jest tak bardzo istotne? Dlatego, że widzimy tutaj w naszym mieście nie najlepszy stan, jeśli chodzi o stan procentowy zieleni. Jest to jedno z mniej zazielonionych miast i nas to bardzo martwi, ale sama rola zieleni jest dla nas oczywista. Jeśli chodzi o drzewa, no to wszyscy wiemy, że dostarczają nam tlen, że upały obniżają temperaturę, że poprawiają retencję wody. To wszystko wiemy. To są takie oczywistości. Ale drzewa przydrożne pełnią jeszcze większą rolę niż... Dlaczego? Dlatego, że pochłaniają spaliny samochodów, tlenek wodoru, ozon, spaliny również nie tylko związane z samochodami, ale również zanieczyszczenia wywołane paleniem koksu, węgla. Te taką rolę pełnią drzewa, wszystkie, ale drzewa przydrożne w szczególności. A dlaczego mówimy o drzewostanie, starym drzewostanie, dlaczego jest tak cenny? Bo nic nie zastąpi starych drzew. Możemy sadzić do woli drzewa nowo, mówimy o nowo nasadzonych, że tak wspaniale, że żeśmy je posadzili, ale one bardzo często chorują, dużo z nich usycha. Są poza tym, nie pełnią takiej roli jak stary drzewostan. Tutaj często jest mowa o buku, że stuletni buk to daje tyle samo tlenu, co 1710-letnich buków. A jaką powierzchnię zajmuje 1700 buków, 10-letnich buków, a jaką 100-letni buk? U nas nie ceni się za bardzo starych drzew. Wycina się w momencie, kiedy poszerzamy drogi, wycinamy drzewa nawet o wymiarach pomnikowych. Przykładem takim może być Pocztowa, gdzie były drzewa o właśnie wspaniałych gabarytach. No i wycięto je w roku, zaraz powiem, w 2020. Na Kosobudzkiego były też potężne drzewa. Tam, żeby zbudować nowe przedszkole na życzenie podobno mieszkańców, no, pod topór poszło dużo starych drzew, około 100, 90 coś. Podobna sytuacja była też na Norbertańskiej, tam też około 100 drzew wycięto i to widać. Ogromne straty ponosimy również w czasie remontów, nie tylko dróg, w ogóle w czasie inwestycji. I dobrze by było, żeby standardy, które to rozporządzenie wyszło 15 listopada 2021 roku, rozporządzenie prezydenta w sprawie nowych standardów, które w trakcie inwestycji mają być przestrzegane. Dobrze, żeby rzeczywiście weszło w życie. Standardy rzeczywiście były przestrzegane w trakcie remontu, który miał miejsce w czasie prac strony wodociągów w pasie środkowym między Piłsudskiego a Wyszogrodzką. Tu rzeczywiście były standardy zachowane. Myślę, że to kwestia też wyboru firmy ma znaczenie, ale standardy mogą istnieć na papierze, a jeżeli nie będą wprowadzone kary, to za nieprzestrzeganie, to standardy będą martwe. Mieliśmy zastrzeżenia co do ostatnich, mamy wciąż, odnośnie remontu na ulicy Kościuszki. A jeśli chodzi o sytuację w mieście, no to
Nie tylko remonty powodują zmniejszenie drzewostanu w mieście. Tu trzeba wymienić, ja bym wymieniła właśnie, mogę pokazać? Tak, bardzo proszę, tutaj do. Proszę. Mhm. Tutaj mamy anomalie pogodowe, Orlen, Ratusz, Energa, PKP, własność prywatna, spółdzielni, wspólnoty, kościół oraz obywatel. Wszyscy mamy wpływ na stan drzewostanu na naszym mieście. Jeśli chodzi, no weźmy Ratusz, to już wspomniałam, te wszystkie remonty, decyzje, które podejmujemy o inwestycjach, ale PKP na przykład. PKP w 2008 weszło zarządzenie, że wycinamy drzewa od torów w odległości 15 metrów, do 15 metrów. I tak w 2017 w Płocku za zgodą ratusza, no bo tu zgoda była potrzebna, 900 drzew wycięto ze strony, to właśnie była decyzja PKP o konieczności tej wycinki. W 2019 na Międzytorzu, to była taka głośna sprawa, akurat na święta, 58 sztuk drzew, tak podają, ale podają też 81 pni, więc wygląda na to, że tych drzew było więcej, zostało wyciętych. To PKP. Tu mam taki może pomniejszy najpierw, zanim dojdę jeszcze do Orlenu, o którym też chciałabym wspomnieć. Jeśli chodzi o kościół, dlaczego kościół wymieniłam? Na cmentarzu rzymskokatolickim na Kobylińskiego obserwujemy od kilku miesięcy, że uśmiercane są drzewa, są nawierty w tych drzewach. Doliczyliśmy się 7 drzew uszkodzonych przez, no właśnie, przez kogo? Policja oczywiście nie znalazła sprawcy, ale to jest trudna sprawa, ponieważ tutaj cmentarz nigdy nie jest zamykany, jest całodobowo otwarty. Zwracaliśmy się w tej sprawie, no takie jest jak jest. A tam, będąc z kolegami z Płock dla Drzew, zauważyliśmy, że są drzewa pomnikowe. O, naprawdę piękny jest drzewostan na tym cmentarzu. Nie tylko, ale tutaj to są drzewa pomnikowe. To chyba znaczy najpiękniejszy zbiór drzew w Płocku. Mhm. Tak. Tak, także to jest bardzo cenny drzewostan, nieprzypadkowo o tym mówię. No to teraz może spółdzielnie i wspólnoty. Tu też sytuacja jest taka dość dziwna, bo jeden mieszkaniec może powiedzieć, że idź do spółdzielni, powiedzieć, że gałęzie mu przeszkadzają, że prosi o wycinkę tego drzewa. I jeżeli, no pojawiają się kartki z informacją, takie i takie drzewo będzie wycięte, albo czasami jest kilka, było, że po 8, 11 nawet ostatnio drzew, prawda, zgłoszonych do wycinki. No takie są historie, że nie zawsze inni lokatorzy zauważają takie informacje. Nawet jak ktoś jest bardzo przeciwny i nie zauważy w porę, no to po prostu następują oględziny i wtedy jest decyzja WKŚ. Jeżeli nawet WKŚ nie zgodzi się na wycinkę danego drzewa, to ponieważ to drzewo tak zawadza komuś z lokatorów, to często są te drzewa wręcz ogławiane. I tak czy siak w którymś momencie następuje śmierć tego drzewa. Bo nie wszyscy wiedzą, w spółdzielniach chyba i wspólnotach, że jeśli chodzi o gałęzie, mhm, tak, to w tym momencie można tylko do 30% zmniejszać drzewostan gałęzi, ale od samego początku, a nie co roku. Niektórzy po prostu zmniejszają i tak dochodzi w ten sposób do samego właśnie pnia, do ogłowienia całkowitego drzewa. Czyli na to też warto by zwrócić uwagę. Wydaje mi się, że gdyby miasto wysyłało w formie poradnika dobrych praktyk w zakresie pielęgnacji zieleni do każdej wspólnoty w formie zaleceń, bo nic nakazać nie można, to może wtedy by nastąpiła by jakaś zmiana. Mhm. Ostatnio podesłałam zdjęcia z Dworcowej, ogłowione całkowicie wierzby. Widziała pani w jakim stanie. To nie jest pierwsza taka sytuacja. Takich sytuacji jest bardzo wiele i
Tu też ten problem jest taki, że właściwie kto zostanie ukarany, czy w ogóle ktoś zostanie ukarany. Jak nie ma kar, no to w sumie teraz w sprawie dworcowej podobno wysłano pismo do Urzędu Marszałkowskiego do decyzji. Będziemy śledzić sprawę. No jeszcze wspomnę o energii. Energa, no to oczywiste jest, że powinna być wycinka w pobliżu linii energetycznych, że gałęzie nie mogą dotykać linii ze względu na bezpieczeństwo. No ale po co sadzić w ogóle drzewa? Uważam, że miasto powinno bardziej zwracać uwagę, gdzie są sadzone drzewa, te wysokopienne, bo nadal się zdarza, że na przykład graby, klony sadzi się pod liniami. Po co dopuszczać do takich sytuacji, że jest taki problem? Czyli energia mogłaby mieć mniejszy problem, gdyby tych nasadzeń nie było. Ale jeżeli już są, jest, a nie wiadomo, co było pierwsze, drzewo czy linie. No tak. Jeżeli już są takie sytuacje, to uważam, że, uważamy, że też powinni być przeszkoleni ci, którzy obcinają te gałęzie. Często jest, że zaburzają statykę. Mogę pokazać kilka takich przykładów, gdzie wyraźnie jest zaburzona statyka drzewa, to znaczy do połowy jest obcięte. No to wiadomo, że drzewo się przechyla na drugą stronę pod wpływem ciężaru gałęzi, które pozostały. Oczywiście, tak. Jest to bardzo niebezpieczne, bardzo niebezpieczne. Grozi wywrotem. Nie mówiłam o anomaliach pogodowych. Obserwujemy od kilku lat, że od czasu do czasu nawiedzają nas nawałnice, wichury. I w 2021 była taka, wszyscy pamiętamy, wichura, kiedy było mnóstwo tych wywrotów. Jeśli chodzi o wywroty drzew w mieście, to bardzo często są to drzewa, które rosną przy chodniku, przy asfalcie. I czyli przy czymś zabetonowanym, gdzie nie mają korzenie, jak się rozwijać. Dokładnie, dokładnie tak. I dlatego albo świeżo po remoncie. Po remontach dawniej w ogóle nie zwracano uwagi. Teraz może jak weszły standardy, może to się zmieni, ale obcinano korzenie w czasie remontów. Czyli drzewa osłabione. Tak, się przewracają. Czyli tu uważamy, że też należy zwrócić uwagę na przestrzeganie standardów w czasie remontów jakichkolwiek. No i na koniec zostawiam Orlen, bo to jest świeża sprawa. Ten megatransport na budowę Olefin 3. I jeszcze nas czeka wymiana kolektora. Też w Jarze, Brzeźnicy, tutaj będą wycinane jeszcze będą drzewa wycinane w pobliżu. I już wiemy, to znaczy, ja nie wiem, to zależy, które źródło informacji się czyta, bo ja największą ilość jakąś znalazłam, że wycięto to 600 nie, drzew. Nie, to nie jest którymś, prawda. A w innych było mniej, więc... Znaczy nie, my mamy informację tak, z pozwolenia tak. na wycinkę, bo takie pozwolenie zawsze musi być i nic innego poza tym pozwoleniem nie można wyciąć, więc jest to 450 drzew, na które Orlen uzyskał pozwolenie. No właśnie, możliwe, że tak będzie. Ja tylko mówię, że czytałam różne informacje, ale czytałam, że sam Orlen podjął się nasadzić 450 drzew. Pytanie, czy takie drzewa jak na Zglenickiego były też potężne? Niektóre 2 metry w obwodzie, bo koledzy byli i patrzyli. Czy takie 450 drzew zastąpi tamte drzewa? To też tak nie do końca. Od razu powiem, tak. Ja przekazuję informacje, które dostajemy bezpośrednio w komunikatach prasowych. Tak. Orlen przeznaczył 10 milionów złotych, które przekazał Urzędowi Miasta na stworzenie terenów zielonych, jakby, oczywiście, które nie zastąpią tych drzew. Natomiast no nie zastąpią. Natomiast nie będzie, będzie to 450 drzew, tylko no, za 10 milionów złotych to jednak to no będą mieć tak, ale strata dla miasta ogromna, prawda, jeśli chodzi o filtr naturalny, bo to jest w pobliżu Orlenu. Tutaj musimy właśnie poddać w dyskusję. Panie Adrianie, tutaj może pana trochę dopuścimy do głosu z racji pana też i zawodu. Jak wypośrodkować tę potrzebę inwestycji
z ochroną środowiska, ochroną przyrody? Jak zadziałać tutaj, bo jednak miasto jest takim miejscem, w którym tych inwestycji powstrzymać się po prostu nie da. I to jest jeszcze trzecia strona. Są inwestycje, które musimy prowadzić, bo mieszkamy w mieście. Jest ochrona przyrody, którą musimy chronić, ale jest też człowiek, który tych drzew potrzebuje. Ja tutaj chciałem jeszcze wrócić do takich prapoczątków tych naszych starań o te wielkie drzewa, bo też zauważamy ze swojej strony w różnych miejscach, w różnych rozmowach, że nie wszyscy rozumieją, o co tak naprawdę chodzi tym ludziom, którzy akurat się skupiają na tych wielkich okazach. Wielkie drzewo w przestrzeni miejskiej ma szczególną rolę, bo jego zdolność akumulacji dwutlenku węgla, produkcji tlenu oraz, co może jeszcze nawet ważniejsze, przeciwdziałania przegrzewaniu się powierzchni miasta, schładzaniu je i utrzymywaniu wilgoci jest absolutnie bezcenna. No właśnie to często możemy zobaczyć w samochodach nawet, tak? Jak wyjeżdżamy z miasta, od razu mamy temperaturę niższą nawet o 3-4 stopnie. To są samochody parkowane pod drzewami mają temperaturę niższą i asfalt ma temperaturę niższą i to się generalnie czuje. Asfalt o 10 albo nawet więcej lat dłużej się utrzymuje. Zachowuje trwałość. Tak. Kolejna inżynierska w sumie sprawa i architektoniczna. To Płock jest bardzo ładnym miastem, jeśli chodzi o Stare Miasto, o Tumy, na okolice katedry, ale jak już się oddalamy poza linię ulicy Kolegialnej, dalej w Śródmieścia i osiedla, to już tą naszą architekturą jest, powiedzmy, mocno kulawo. Drzewa, wielkie okazy były i nadal są naszymi obiektami architektonicznymi, które ratują nam ład przestrzenny. To doskonale widać na przykład w Nowym Rynku. Nowy Rynek jest zabudowany obiektami w rozmaitej stylistyce, w rozmaitym czasie powstawania i trudno w nim o ład. Dlatego wzdłuż tej pierzei, w której stoi m.in. teatr i słynny sklep meblowy, była posadzona Aleja Dębowa. To są piękne okazy, które ratują całą przestrzeń tego nowego rynku, wprowadzając w nim chyba najładniejsze elementy architektoniczne. Tak. Nawet teatr dramatyczny, który został teraz przebudowany i stoi za nim, ma zupełnie prostą, gładką elewację, która stanowi tło architektoniczne dla pięknych konarów tych dębów. Osoby starsze, z którymi ja na przykład rozmawiam, to jeszcze ważna informacja. Proszę sobie wyobrazić, że dla seniorów, takich ponad 70 lat, mieszkających na bardzo popularnych osiedlach, typu Wielka Płyta i Łukasiewicza, wyprawa na Stare Miasto to jest wyprawa przez Wielkie W. Muszą mieć zapewnione toalety po drodze i muszą mieć drzewa, które dają im cień. Nie będą szli po nagrzanym asfalcie albo po nagrzanym chodniku. Doskonale widzimy to na przykład na placu Narutowicza w tej chwili, w upalne dni. Tam jak skręcamy z ulicy Tumskiej w ulicę Grodzką, mamy odsłoniętą pierzeję, która razem z chodnikiem i ulicą stanowi dwie wielkie powierzchnie betonowe, które skupiają światło słoneczne jak soczewka. Tam naprawdę trzeba mieć dobre wyniki EKG, krążenia i cukru, żeby tam wtedy przejść w upalny dzień. To jest w ogóle nierealne i nie do zrobienia przez osoby starsze. Dlatego te wielkie okazy, jeszcze raz wrócę, są ważnym elementem architektonicznym. Jak je pogodzić? Te wszystkie trzy elementy. Trzeba się po prostu nad problemem pochylać. Musimy po prostu dbać o te drzewa, czyli je pielęgnować, jeżeli mają faktycznie jakieś konary już wyeksploatowane, uschnięte, to należy bardzo starannie je obserwować i je ucinać i modyfikować, ale na pewno nie wycinać. Musimy też dbać o to, że wielki dąb to jest wielka sieć płytkich całkiem korzeni, które zasilają to drzewo w materiał odżywczy. To nie jest tak, że taki dom sięga sobie gdzieś tam 10 metrów w głąb i tam sobie z wód podziemnych będzie pił. Nie, on pije to, co spadnie z deszczem. Więc jeżeli w mieście wymieniamy masowo powierzchnię na nieprzepuszczające wody, asfalty, budujemy też coraz to nowocześniejsze i bardziej doskonałe systemy odprowadzające wodę burzową, to ta woda płynie od razu do Wisły. W ogóle grunt jej nie wchłania. To też jest kolejny przykład inżynierski, taki dosłownie. To, co jest wygodne dla ludzi, bo nie chodzimy po błocie, po wodzie, jest zabójcze dla zwierząt, dla drzew.
Dokładnie tak, dokładnie tak. To również. Mamy teraz... Ale do zwierząt też powiedziałam dlatego, że przecież w koronach drzew no właśnie nie powiedziałam o tym, mieszkają też i ptaki, tak? Też mówić. Więc w momencie, kiedy znikają nam drzewa... I zwierzyna, i nietoperze czasami też, i owady. No nie mówiąc o liściach, jaką rolę pełnią. Jeżom grozi wyginięcie w Polsce, wszędzie zresztą, ale... Ile razy domagaliśmy się i nawet prezydent też apelował, żeby pozostawiać kopce. Ale spółdzielnie są głuche na te apele. W zeszłym roku prezydent naszego miasta zapowiedział, że zostawione będą kopce dla jeży, dla owadów w parkach. Ale ile mamy tych parków? Proszę powiedzieć. Może w ogóle naszym takim najważniejszym celem wizytu, pani redaktor, dzisiaj w studiu, to jest to, żebyśmy spróbowali zarazić wrażliwością na te drzewa innych mieszkańców, którzy będą naszymi sprzymierzeńcami i będą walczyli o ten Płock zielony. Jak wszyscy tutaj wiemy, jesteśmy bardzo nietypowym miastem na tle mapy Polski, ponieważ mamy wielki kombinat, bardzo blisko posadowiony naszego miasta, więc my tak naprawdę wszyscy żyjemy na takiej platformie wiertniczej, z której nie mamy ucieczki i my musimy być po prostu jak Konstancin. Powinniśmy nie zacząć mamy dbać innego... o nasze zdrowie przede dokładnie wszystkim. Tak, dokładnie, no nie mamy innego wyjścia. Po prostu musimy o to dbać. Musimy znaleźć wspólny mianownik, żeby zadowolić wszystkie strony. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat takiej praktyki już intensywnej walki o drzewa i tak ja dostrzegam, na przykład z mojej praktyki inżynierskiej codziennej, że i tak się dużo zmienia. My na przykład jak robimy dokumentacje w tej chwili budowlane, już po tym naszym ostatnim spotkaniu, kiedy wprowadzaliśmy, proponowaliśmy kartę drzew i zieleni, to faktycznie postawiono przed nami wymogi. I my te wymogi spełniamy, chociaż może nie każda, tak samo jak i ludzie, nie każda pracownia jest tak samo wrażliwa na tą zieleń, ale ze strony urzędu widać zmianę. Może ona nie jest jeszcze wystarczająca, albo są pewne luki, dlatego wciąż oglądamy znikające drzewa, ale postęp i tak jest spory. Czyli teraz mieliśmy ostatnio. Zaczynają. My to zdecydowanie widzimy, chociaż ostatnio na ulicy Gintera projektowaliśmy instalację gazową i zawsze życzymy sobie bardzo dokładnych map geodezyjnych, które pokazują i umiejscowienie drzew oraz wielkość ich koron. No i się okazało od razu na podkładzie, że ileś drzew jest posadzonych równo w linii gazociągu, który został położony tam w latach 80. Nie wiem, kto posadził te drzewa, no ale wiadomo, że one tam nie mogą zostać. I już mamy problem, tak? Wszystkie mniejsze okazy, bo to są drzewa posadzone kilka lat temu, to są małe rzeczy. Może w ramach jakiejś rekompensaty za jakieś wycinki. W dokumentacji opisaliśmy, żeby je przesadzić. Nie zniszczymy ich, przejdą gdzie indziej. Większe drzewa, które też stoją na gazociągu, przez nas teraz remontowanym, będą miały przepust pod korzeniami i przejdziemy pod nimi. Nic się nikomu nie stanie. Można czyli też tak, ale wymaga to czasu, wymaga to pójścia w ten teren. Większych nakładów. Nacisku na geodetę, że na tej mapie do celów projektowych muszą być zinwentaryzowane te wszystkie drzewa, bo urząd od nas tego wymaga. Więc można. Trzeba no tylko właśnie chcieć, ale też i wcześniej to zaplanować, bo tak jak pan mówi, jeżeli jest to pewna niespodzianka w trakcie inwestycji, a inwestor nie jest przygotowany ani finansowo, ani technicznie do tego, by te drzewa jednak zabezpieczyć, no to już będzie trudno. Czyli dobre przygotowanie do inwestycji to już jest połowa sukcesu. I właściwy sukcesu. Wybór firmy. Podwykonawcy. Ale i też apel nie do. Wszyscy są przeszkoleni. Apel do różnych anonimowych miłośników zieleni w Płocku. No i niestety na działkach miejskich, w przestrzeni miejskiej nie możemy sadzić drzew tam, gdzie uważamy, że powinno się znaleźć. Można poprosić geodetę albo nawet Wydział Geodezji Urzędu Miasta o podpowiedź, czy tam czasem nie idzie jakaś sieć podziemna. Wystarczy przesunąć to drzewo 5 metrów w bok i będzie bardzo dobrze rosło przez wiele lat. Natomiast można duży błąd popełnić, sadząc faktycznie na jakimś na przykład gazociągu, który jest już naprawdę niebezpiecznym miejscem do przerastania korzeniami.
Drodzy Państwo, bardzo szybko nam czas leci w miłym towarzystwie. Ja myślę, że nie jest to nasze ostatnie spotkanie, nie jest to nasza ostatnia rozmowa. Ja chciałabym tak krótko tylko podsumować wnioski z naszej dzisiejszej rozmowy, że tak naprawdę trzeba po prostu rozmawiać. Trzeba wspólnie zadbać o przyrodę, bo to nie tylko drzewa, ale szeroko pojętą przyrodę w mieście, bo to jest dla naszego wspólnego dobra. I mam nadzieję, że takie rozmowy w mieście będą prowadzone z każdej strony. Zdecydowanie. A czy mogę jeszcze coś dodać? Bardzo proszę, oczywiście. Pewna rzecz nam tu umknęła, że w mieście bardzo dobrze, że mamy referat zieleni, ale pracuje tam bardzo mało osób. Bardzo mało. Poruszyliśmy kiedyś tą sprawę z prezydentem na spotkaniu, że w Płocku powinno być więcej osób zatrudnionych, zajmujących się stricte zielenią, że jest po prostu za mało. Te, które są, są bardzo oddane zieleni, ale to są trzy, ja wiem o trzech osobach. Nasze miasto potrzebuje też porządnego zarządu zieleni miejskiej, po prostu. No i tego sobie Państwu, sobie i wszystkim nam oczywiście życzę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moimi gośćmi byli pani Anna Ciecierska. Dziękuję. I pan Adrian Brudnicki. Bardzo mi było miło. Dziękuję. Dziękuję bardzo i na pewno do usłyszenia. Dziękuję. Dziękujemy.